Cześć Boże, witam Was kochani z Bydgoszczy. Cały czas zapraszamy na rekolekcje codziennie 8.30, 18 i 19 dla środowisk akademickich i artystycznych, a słowo dzisiejsze to gadatliwi. Genialnym dla mnie było odkrycie, słuchajcie, że słowo przetłumaczone na język polski gadatliwi oznacza w Grece, słuchajcie, tych, którzy lunatykują. Lunatykowanie. Więc Pan Jezus, żeby pokazać tych, którzy bezmyślnie odmawiają regułki wyuczone może na pamięć, modląc się, porównał ich do lunatyków. Do tych, którzy lunatykując nic nie pamiętają później, nie mają w ogóle świadomości, że lunatykują. Czyli Pan Jezus ma na myśli osoby, które modląc się ani nie mają świadomości, że się modlą, ani nie pamiętają, że się modlili, po prostu totalna bezmyślność. Słuchajcie, róbmy wszystko, żeby na modlitwie nie być lunatykami. Niech nas szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I pamiętajcie, kochani, poszła zajawka wielkopostnych rekolekcji 14 przystanków. No i pamiętajcie o pomocy dla Ukrainy. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro.